No witam moi drodzy, z tej strony Tomasz. Pozdrowienia z Kalifornii. Troszkę się ochłodziło, ale dajemy jakoś radę. Jest 7.56, sobota. Przyznam się, że nakręciłem dla was ten materiał początkowo w plenerze. Ale podczas jego montowania zdałem sobie sprawę, że jedna z form, która jest 797, ja ją nazwałem 710. I stwierdziłem, że nie mogę po prostu wam takiej informacji przekazywać i prowadzić was w błąd. Jeżeli coś robisz, to robisz to porządnie lub nie robisz tego wcale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony uzyskiwaniu zielonej karty drogą sponsorowania rodzinnego. Dlaczego? Nie wiem, czy pamiętacie, jeden z moich poprzednich filmów opisywał metody uzyskiwania zielonej karty. I wtedy prosiłem was, aby w komentarzach napisać, czy któraś z tych metod was bardziej szczegółowo interesuje. Jeden z widzów poprosił mnie o troszkę szersze, bardziej szczegółowe opisanie sponsorowania poprzez rodzinę, ale dzisiaj to postaram się wam mniej więcej ten temat przybliżyć. Nim przejdziemy do sedna sprawy, jeszcze raz chciałbym przypomnieć, co to jest ta zielona karta, ponieważ niektórzy opowiadają, jakie jest stworzona historia. A więc zielona karta jest to dokument, który świadczy, który mówi, że jesteście państwo rezydentem warunkowym lub bezwarunkowym na terenie Stanów Zjednoczonych. Dokument jest wydawany na kilka lat. Musicie pamiętać, że zielona karta, że bycie rezydentem jest to przywilej, a nie prawo. To nie ma tak, że wam się należy, jest to przywilej, który tym przywilej ma prawa i obowiązki, a musicie o tym pamiętać. Postępowanie stałego rezydenta może mieć wpływ na późniejszą możliwość uzyskania przez niego obywatelstwa USA. Proces uzyskiwania obywatelstwa USA nazywa się naturalizacją. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szerzej naturalizacją, proszę dać mi znak w komentarzach, będzie filmik. A więc jakie macie prawa jako rezydenci? Mieszkać i pracować na stałe w dowolnym miejscu w Stanach, złożyć wniosek o obywatelstwo amerykańskie po nabyciu odpowiednich uprawnień, ubiegać się o wizy dla swego męża lub żony i dla dzieci stanu wolnego, które umożliwiają im zamieszkanie w Stanach, uzyskać świadczenie Social Security oraz Medicare, jeżeli się państwo na takie kwalifikują, posiadać majątek na terenie Stanów, starać się o prawo jazdy w danym stanie lub terytorium, wyjeżdżać i powracać do Stanów na określonych zasadach, uczęszczać do szkoły publicznej lub na uniwersytet, występować do niektórych form sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, kupowanie i posiadanie broni palnej pod warunkiem, iż nie istnieją żadne ograniczenia stanowe lub lokalne, które by tego zakazywały. Poza prawami, które macie, macie także obowiązki, których nieprzestrzeganie spowoduje, że tą kartę po prostu utracicie. Obowiązki. Przestrzegać wszystkich praw federalnych, stanowych oraz lokalnych. Tak, Snoopy? No, Snoopy się zgadza. Płacić podatki dochodowe, federalne, stanowe oraz lokalne. Zarejestrować się w komisji poborowej, czyli Selective Service. Dotyczy to mężczyzn z wieku 18 do 26 lat. Szczególnie wskazówki, jeżeli ktoś w tej branży ma, to wam mogę udzielić. Jest to totalnie już całkiem inna historia. Utrzymywać status imigracyjny, starać nosić przy sobie dowód stałego rezydenta, czyli tę zieloną kartę. To jest po prostu test plastik, który wygląda w kształcie karty kredytowej. Oraz pamiętać, aby powiadamiać Departament Stanów Zjednoczonych, DHS, drogą internetową lub listownie o każdorazowej zmianie adresu w ciągu 10 dni od przeprowadzki. Najlepiej to wykonać drogą elektroniczną. Co dalej? Wiele mitów krąży na temat opuszczania Stanów Zjednoczonych. Proszę mi chwilkę wybaczyć, co się tutaj dzieje. Okay.
Niektórym się wydaje, że już mają zieloną kartę, mogą sobie wyjechać do Polski, siedzieć w Polsce i te karty nie zabiorą. O, i tak to nie jest. Aby utrzymać status stałego rezydenta, nie należy opuszczać Stanów Zjednoczonych na dłuższy czas, ani przenosić się do innego kraju w celu zamieszkania na stałe. Należy składać federalne, stanowe zeznania podatkowe, a w odpowiednich przypadkach również lokalne zeznania podatku dochodowego. A oczywiście Selective Service, czyli Komisja Poborowa, o czym mówiłem. Jeżeli ktoś wyjeżdża do Stanów na okres dłuższy niż jednego roku, powinien postarać się o załatwienie dokumentu re-entry. Jest to tak popularnie zwany biały paszport, aby nie było problemów podczas powrotu do Stanów, podczas powrotu do Stanów, podczas nieobecności, która była dłuższa niż jeden rok. Przepraszam. A więc tak to po części wygląda. Już wiecie, co to jest ta zielona karta, jakie macie prawa, jakie macie obowiązki. Mam nadzieję, że wszystkie mity są obalone. Możecie podróżować tam i z powrotem. Możecie sobie do Polski latać praktycznie co drugi dzień, każdego dnia. Nikogo to nie będzie interesować. Najważniejsze, aby nie przybywać poza terytorium Stanów więcej jak jeden rok. A więc jedziemy. Sponsorowanie rodzinne. Podejdziemy, ugryzę ten temat w dwojaki sposób. Pierwszy sposób, że jesteście tu jako rezydent, jesteście tutaj studentami, turystami na wizach pracowniczych, czy także nielegalnie, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli będzie was sponsorować obywatel Stanów Zjednoczonych, bo tylko obywatel może was sponsorować. Oczywiście są przypadki sponsorowania, że sponsoruje was na zieloną kartę rezydent, natomiast takimi przypadkami się praktycznie nikt nie zajmuje. Są to bardzo skomplikowane procedury. W zasadzie się mówi, że musi was sponsorować obywatel Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy wy tu jesteście na zasadzie turysty, wizy pracowniczej, czy nawet jesteście nielegalnie. Nie ma to żadnego znaczenia. Warunek, który musicie spełnić, legalne przekroczenie granicy. Musicie mieć dowód, pieczątkę w paszporcie oraz ten I-94. To jest ta biała karteczka, którą się wypełnia w samolocie i się na lotnisku oddaje. One odrywają kawałek, wbijają w do paszportu. Trzeba mieć legalne przekroczenie granicy i nie wpaść w konflikt z prawem, z terroryzmem, narkotykami i tak dalej. To może was dyskwalifikować. A więc załóżmy, że już tą granicę przekroczyliście legalnie, jesteście w Stanach, no obojętnie jakimś statusie, żadnych problemów prawnych w przyszłości żeście nie mieli. I sponsoruje was teraz obywatel USA. Ugryziemy temat w jaki sposób. Po pierwsze, wychodzicie państwo za mąż, hajtacie się państwo z żoną lub z mężem. W tym przypadku obywatel USA składa na was petycję I-130. Jest to petycja na aliena, wy jesteście tym alienem. Teraz wiem, że ta nazwa jest troszkę dziwna, alien to jest obcy, ale tak to się nazywa i taki też numer obcego zostanie wam przydzielony. Jeżeli ten numer zostanie, jeżeli ta petycja I-130 zostanie zatwierdzona albo będzie pending, to wtedy można złożyć dokument I-485, to jest adjustment of status, aby zarejestrować was jako rezydent. W praktyce to dwa formularze wysyła się razem, I-130 oraz 485 adjustment of status wysyłane są razem. I otrzymują państwo dokument 797, Notice of Action. Urząd Imigracyjny wam opowie, że przyjęli wasze dokumenty i założyli wam sprawę, przydzielą wam numer sprawy. Na stronach Urzędu Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych można sobie sprawdzić waszą sprawę, na jakim etapie ona jest, używając tego numeru. To się z reguły zaczyna z liter WAC204 coś tam. To jest pierwszy krok.
formularz I-130 oraz 485 włącznie ze zdjęciami, z załączonym czekiem, jakie są opłaty. A właśnie odnośnie opłat. Aktualnie na dzień dzisiejszy za formularz 485, czyli adjustment do status, kwota tego formularza to jest $985. W tym jest wliczone 85 za badania biometryczne. Formularz 485 adjustment of status to jest $985. Do tego trzeba doliczyć $85 za badania biometryczne, czyli ściągnięcie odcisku palców, czyli całkowita kwota jest 1070 na chwilę obecną. Natomiast formularz I-130 kosztuje $420. Więc już mamy 1400 sakiem. To sobie kosztuje zdjęcia, które trzeba opłacić i trzeba po prostu wysłać im czek. Oni, jak otrzymają te dokumenty, odeślą wam dokument Notice of Action, to jest 797, że przyjęli waszą sprawę. Następnie dostaniecie państwo poinformowani, aby zgłosić się do jednego z biur na badania biometryczne, czyli ściągną wam odciski palców wszystkich 10 odciski palców z wszystkich 10 oraz zrobią wam zdjęcia. Następnie otrzymają państwo wezwanie na interview. Trzeba się razem ze swoją żoną czy mężem zgłosić. Na interview można iść z żoną, z mężem lub można wziąć ze sobą prawnika, jeżeli ktoś boi się, ma jakąś niepewną przeszłość albo po prostu będzie czuł się pewnie. Można prawnika z sobą wziąć. Nie jest to wymagane. Urząd Emigracyjny nie ma nic przeciwko temu, jak się z sobą prawników zabiera. Interview w zasadzie trwa kilka do kilkunastu minut. W ekstremalnych przypadkach mogą państwo być rozdzieleni. Żona czy wasz mąż mogą być przepytani oddzielnie. W zasadzie, jeżeli nie macie państwo nic w przeszłości, co jest jakimś poważnym przestępstwem, wszystkie formularze są wypisane prawidłowo, zostanie wam przydzielona zielona karta na 2 lata. Na 2 lata dlaczego? Jeżeli wasze małżeństwo nie jest dłuższe jak 2 lata, Urząd Imigracyjny wydaje Conditional Resident Card. Nie chcę mieć pewność, że cała ta procedura, do której państwo przystąpili, uzyskanie zielonej karty inaczej. Oni chcą mieć pewność, że weszli państwo związek małżeński nie w celu uzyskania zielonej karty, ale po prostu z miłości. Dlatego karta jest wydawana na 2 lata. 90 dni przed upłynięciem 2 lat, czyli w zasadzie przed wygaśnięciem tej zielonej karty, składają państwo formularz o przedłużenie tej karty. Oczywiście trzeba uiścić kolejną opłatę. Jeżeli państwo są w związku małżeńskim, jest tą samą osobą, to nie będzie żadnego problemu. Może być tak, że wezmą was na kolejne interview lub po prostu przyślą wam odpowiedź, że karta została przedłużona o 10 lat. Karta zostanie wysłana do was drogą listowną. Jeżeli państwo w tym czasie rozwiedli się, nie są państwo w związku małżeńskim z żoną czy z mężem, z którym państwo się ohajdali, sytuacja jest troszkę skomplikowana, bo trzeba było wziąć prawnika, ponieważ będzie trzeba udowodnić, że w momencie wchodzenia w związek małżeński mieliście państwo dobrą wolę, czyli nie było to robione dla papierów. Wysłaliście państwo te podanie o przedłużenie karty. Karta została przedłużona, przesyłają do państwa list gratulacyjny oraz zostanie wysłana do was karta 10-letnia. 3 lata. Jeżeli nadal państwo są w związku małżeńskim z obywatelem USA, po 3 latach przysługuje wam prawo. Możecie państwo złożyć wniosek o uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych.
w zasadzie 90 dni przed 3-letnią rocznicą bycia rezydentem i będąc nadal w związku małżeńskim, można taki formularz złożyć. Jeżeli Państwo nie są, na to minęły 2 lata, karta została przedłużona, ale co się stało i Państwo się rozwiedli i nie są już nadal w związku małżeńskim? Oczywiście karta Wam nie będzie zabrana, bo 2 lata już minęło, ale nie będą w stanie Państwo złożyć podania o obywatelstwo po upłynięciu 3 lat. 3 lata tylko się tyczy wtedy, jeżeli Państwo nadal są w związku małżeńskim. W tym przypadku, jeżeli Państwo się rozwiedli, to już jest 5 lat. Będzie trzeba kolejne 2 lata czekać, jeżeli doszło do rozwodu. A więc to jest ta pierwsza metoda. Państwo jako turyści, studenci lub nielegalni imigranci uzyskują zieloną kartę poprzez sponsorowanie, sponsoruje Was żona lub mąż. Jeszcze raz wysyłają formularz 485 i żeby nie popełnić błędu i 130 dostają Państwo notice of action, odciski palców, pierwsze interview, karta na 2 lata. Po 2 latach drugie interview lub od razu przyznają Państwo kartę 10-letnią. Jeżeli nadal są Państwo w związku małżeńskim po 3 latach obywatelstwo lub nie po 5 latach. Teraz odwracamy sytuację, że uzyskują Państwo zieloną kartę poprzez sponsorowanie obywatela USA, ale nie jest to Wasza żona oraz mąż, tylko są to przykładowo Wasi rodzice. Ponieważ sponsorować mogą Was najbardziej najbliżej spokrewnione osoby. Żona może męża, mąż żonę, dzieci rodziców, rodzice dzieci. Jakieś ciotki, wujki, babcie i tak dalej nie wchodzą w ogóle w grę. Czyli dajmy na to, Wasi rodzice posiadają zielone karty, są już obywatelami Stanów Zjednoczonych, Państwo są być sponsorowani, procedura jest bardzo szybka. Wygląda tak samo jak w tym przypadku, z tym, że nie jestem pewny, ale bodajże żadnego interwiu tutaj się już nie robi. Opłata imigracyjna, odciski palców. I różnica jest taka, że karta zostanie wydana już na 10 lat. Czyli jak widzicie, cała ta procedura uzyskania zielonej karty drogą sponsorowania rodzinnego jest bardzo prosta, nie ma żadnej filozofii. Jedyny warunek, który musicie spełnić, to jest posiadanie sponsora, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i Was zasponsoruje. A jeżeli już Państwo ten warunek spełniacie, to jest praktycznie 90% sukcesu i potem wszystko pójdzie z górki. Jest to bardzo prosty proces, najbardziej popularny i w tym momencie najszybszy. A więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te informacje komuś się chociaż troszkę przydały. I życzę Wam powodzenia. Miłego weekendu. Hej, pa!